Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie stanie się od 14 lutego samodzielną jednostką kultury. Radom otrzyma sprzęt AGD o wartości 10 tysięcy złotych za tytuł Mistrza Województwa Mazowieckiego w plebiscycie Świeć się z energią. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza w piątek 24 stycznia na wernisaż wystawy Czkawka grupy Łódź Kaliska. Dzień dobry, Adam Kowalczyk, zapraszam na informacje. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie stanie się od 14 lutego samodzielną jednostką. Taką decyzję podjęli radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, jedyne takie muzeum w Polsce od ponad 40 lat, było częścią Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wcześniej czarnoleska placówka podlegała muzeum w Zwoleniu. Teraz stanie się od 14 lutego samodzielną instytucją kultury. Zgodę na usamodzielnienie się muzeum w Czarnolesie wyrazili radni województwa mazowieckiego. Muzeum Jana Kochanowskiego na funkcjonowanie w 2020 roku otrzyma z budżetu Mazowsza ponad 1 800 000 zł. Do tematu wrócimy. Rada Miejska w Radomiu jest upolityczniona i dlatego zawsze będzie dochodziło w niej do kłótni i konfliktów, mówi Jarosław Kowalik, przewodniczący Radomskiego Samorządu Obywatelskiego, komentując m.in. spory radnych i prezydenta o budżet miasta. Jarosław Kowalik był gościem porannej rozmowy Radia Rekord i telewizji Dami. Są takie rozkłady sił, że tak powiem, w samorządzie, a nie inne, w związku z czym trudno się dziwić, że do tych konfliktów dochodzi i będzie dochodziło zawsze. Przypominam, to mieszkańcy Radomia zdecydowali, że mamy tak upartyjniony, podkreślam, upartyjniony samorząd, a więc te konflikty, które są na szczeblu centralnym, oczywiście są przenoszone niżej na samorząd, no i trudno się spodziewać, że teraz będzie tak zwana popisowa zgoda w mieście. No nie będzie i, że tak powiem, te awantury będą trwały wciąż. Do Radomia, a konkretnie do organizacji pozarządowych działających w naszym mieście trafi sprzęt AGD o wartości 10 tysięcy złotych. Wszystko dzięki temu, że Radom po raz czwarty z rzędu zdobył tytuł Mistrza Województwa Mazowieckiego i zwyciężył w regionalnym etapie głosowania na najpiękniejszą świąteczną iluminację Świeć się z energią. To była 11. edycja ogólnopolskiego plebiscytu Świeć się z energią na najpiękniejszą świąteczną iluminację. Radom po raz czwarty z rzędu wygrał w województwie mazowieckim. Dzięki temu organizacje pozarządowe działające w Radomiu otrzymają sprzęt AGD o wartości 10 tysięcy złotych. W ogólnopolskim finale Radom zajął 13. miejsce. Największą liczbę głosów otrzymała Bielsko-Biała, zdobywając tytuł Świetlnej Stolicy Polski. W nagrodę do Bielska-Białej trafi sprzęt AGD o wartości 40 tysięcy złotych. W tegorocznym plebiscycie Świeć się z energią udział wzięło w sumie 175 miast, a oddano w nim ponad 67 tysięcy głosów. W środę przypada 99. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, polskiego poety, żołnierza Armii Krajowej, przedstawiciela pokolenia Kolumbów. Krzysztof Kamil Baczyński zginął podczas Powstania Warszawskiego. O swoim patronie co roku pamięta społeczność 7. ELO w Radomiu. W organizowanym dniu patrona opowiada dyrektor 7. ELO, Michał Deja. Dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem. Tak mniej więcej. Wpisuje się to w koncepcję wychowawczą, edukacyjną szkoły, bowiem każdy młody człowiek potrzebuje wzorca osobowego do naśladowania, a żyjemy w świecie zamętą. Staramy się wykorzystać okazję od początku roku szkolnego każdą, żeby wdrażać młodego człowieka do poszanowania dla tradycji, do poszanowania wartości, ale także do wejrzenia w życiorys, w twórczość Baczyńskiego. Konkurs literacki, prezentacja, filmy nawet Radosława Piwowarskiego, szereg innych takich działań, które pozwalają odkryć na własną rękę prawdziwą twarz Krzysztofa.
Zaangażowanie uczniów, jak to w życiu bywa, jest bardzo zróżnicowane. Od kreacji typu wyrapujemy wiersz na mości Wawignon Baczyńskiego, po prezentację statyczną Życie i twórczość. Co roku coś innego mamy. Nagrywaliśmy w zeszłym roku filmiki. Baczyński się żeni, Baczyński strzela, Baczyński gra w piłkę, przeszkadza na lekcji fizyki. Więc różne sposoby dotarcia do młodego człowieka i stworzenia mu przestrzeni, żeby coś z siebie wykrzesał. W tym roku bardzo zróżnicowana jest propozycja uczniowska, ponieważ mamy wielki test o Baczyńskim, to może za dużo powiedziane, ale sprawdzian wiadomości na poziomie drużyn z wykorzystaniem aplikacji takichże elektronicznych typu Kahoot, które są popularne. Wiersz, zwyczajna recytacja, prezentacja, drama, tego rodzaju rzeczy. Bardzo taki różnorodny program obchodów w tym roku. W całej Polsce trwa tydzień profilaktyki raka szyjki macicy. O tym, jak ważna jest profilaktyka i edukacja dotycząca tego nowotworu, przekonywały w Radomiu w ramach projektu Pink Lips Project studentki medycyny z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny. W Polsce diagnozę raka szyjki macicy słyszy co roku około 3000 kobiet, z czego co druga chora umiera. Umieralność w Polsce na ten nowotwór jest przeciętnie o 70% wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. Od 20 stycznia obchodzimy Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się akcje profilaktyczne pod nazwą Pink Lips Project, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat tego nowotworu. Chcemy zwiększyć świadomość, aby kobiety badały się. Statystyki są niestety niepokojące ze względu na to, że mimo, że refundowane mamy badania cytologiczne raz na 3 lata, to tak czy tak jedynie około 20% kobiet regularnie się bada. Taka akcja odbyła się również w Radomiu. Na ulicy Żeromskiego studentki medycyny prowadziły kampanię informacyjną, rozdawały ulotki i prowadziły rozmowy m.in. na temat profilaktyki raka szyjki macicy i badań. Rozmawiamy na temat cytologii, profilaktyki. Kobiety bardzo chętnie chcą podzielić się swoimi informacjami na temat ich zdrowia. Bardzo miło jest nam słyszeć, że kobiety korzystają z tych badań, które przewiduje Narodowy Fundusz. No i jakby nie patrzeć, no dobrze, że są chętne do rozmowy ze względu na to, że dzięki temu jest możliwość, że we wczesnym stadium wykryjemy ewentualną chorobę i wtedy możemy szybciej rozpocząć leczenie. W ramach akcji studenci medycyny planują szereg wydarzeń edukacyjno-profilaktycznych. Poza kampanią na ulicach miasta zaplanowano także wykłady na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Radomskiego Uniwersytetu z doktor onkolog ze szpitala na Józefowie, który odbędzie się w najbliższy czwartek. Początek wykładu o godzinie 15. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza w piątek, 24 stycznia, na wernisaż wystawy Czkawka grupy Łódź Kaliska. Wystawa w elektrowni wpisuje się w bogaty program obchodów jubileuszu 40-lecia działalności grupy. Ekspozycja w elektrowni to najszersza prezentacja dorobku grupy Łódź Kaliska. Obok najnowszych prac zaprezentowane zostaną fotografie, obiekty artystyczne oraz filmy z lat 70. okresu działalności na strychu, niezależnej galerii i pracowni na strychu kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, plenerów w Miastku i Osiekach w latach 1980-1981 oraz prywatnych plenerów w Teofilowie w pierwszej połowie lat 80. Warto przyjść i zobaczyć tę wystawę, choćby dlatego, żeby zobaczyć teraz z perspektywy tylu lat, na ile Łódź Kaliska, mówię to nieskromnie, na ile Łódź Kaliska zmieniła myślenie o polskiej sztuce, na ile te bitwy, bitki, potyczki, walki przegrane wpłynęły na nas, ale też na oglądanie najnowszej sztuki Polski. Wernisaż wystawy Czkawka grupy Łódź Kaliska w Radomskiej Elektrowni odbędzie się w piątek. Początek o godzinie 18. Wystawa potrwa do 15 marca. I to już wszystko w tym wydaniu wiadomości. Ja chciałbym na sam koniec złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim dziadkom. Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Do zobaczenia.